No dobra, przyrządziliśmy już, zobaczcie. Mamy takie dobre kanapeczki z bagieteczką, 6 jajek i mała czarna. I zdrówko, moi drodzy, dla wszystkich, a Woszy przede wszystkim, zdróweczko. Także tak, ale mam złe wieści, ponieważ zobaczcie, ładowareczka niestety mi nie działa. Chciałem pożyczyć od współlokatora jego. Sprawdzaliśmy woltaż, różni się tam chyba 1 voltem, więc nic się nie powinno stać. Ładujemy kompa bez włączenia go, ponieważ to jest, myślę, bezpieczniejsze. No i muszę zmontować film na dzisiaj, dlatego, kurde, takie środki szybkiego ruchu tutaj zostały wdrożone. Nie wiem, dlaczego ta ładowara nie działa, ale muszę kupić nowo. Sprawdzałem na necie, 55 euro. What the fuck w ogóle. Więc będziemy działać, zaraz zobaczymy, jak się to rozwiąże. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Dobra, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Musimy się jutro stąd wyprowadzać, z tego domu, więc musimy dzisiaj, moi drodzy, po prostu zrobić wiele rzeczy. Musimy wszystko posprzątać, poprać, popakować się, zostawić to, kurde, schludnie po sobie, no bo ostatnia noc nas tutaj dzisiaj czeka. Dzisiaj jeszcze jest trening z podopieczną, trening swój mam jeszcze dzisiaj, także no mówię, jest mega rush. Ja to niby lubię taki rush, ale dało mi to też do myślenia, moi drodzy, żeby po prostu pomontować też te wideo i mieć takie 2 dni zapasu w razie takich sytuacji jak ta właśnie, która nastąpiła dzisiaj, że jest problem techniczny ze sprzętem. Zabiorę was tam, gdzie będę mógł. Będziemy robić to razem. No co? Co ty myślisz? Oglądasz to? Pojedziesz ze mną. Tutaj do sklepu pojedziesz, teraz po płyn do prania. Tam pojedziesz, tu pojedziesz po jedzonko. Zapraszam cię, widzu drogi. A pamiętaj, że wyzwanie wciąż trwa i codziennie ma być filmik na kanale o 18:00. Także jeszcze nie subskrybujesz, to subuj, by być na bieżąco, mój drogi lub moja droga. A my lecimy i działamy. Zobacz, zobacz, pojemniczki kupione nowe na jedzonko. Masa musi się zgadzać, a takie nowe pojemniki trzeba zalać czym wrzątkiem, proszę państwa, żeby się je wyparzyć, jak są świeże. Także robimy to samo z pokrywkami. Ciach, delikatnie zalejemy. Powinienem to do zlewu wstawić, w zasadzie tam do środka, ale walić to. Jeszcze tutaj trochę podlejemy. No, jedziemy do sklepu po... O kurde, bateria pada w kamerze. No, wszystko pada. Jak się wali, to wszystko naraz, jak to mówią, nie? Dobrze, jedziemy po płyn. No i ładowarkę skołować gdzieś. Nie wiem jeszcze gdzie, pojeździłem po sklepach komputerowych, po prostu kupimy ją, bo je potrzebuję. Dobra, moi drodzy, drugi posiłeczek. Zobaczcie, owsianeczka, daktylki, migdałki, bananiki. Owsianka jest jak kobieta. Ona mówi do ciebie, wiesz: o, mój drogi kulturysto, weź mnie, weź mnie, po prostu pożądaj mnie tak, jak nikt mnie jeszcze nigdy dotąd nie pożądał. No i ja, co ja mogłem zrobić? Jako taki naturalny kulturysta, niewinny, musiałem ją wziąć, po prostu chamsko, ale widzicie, później mi powiedziała w trakcie: dolej jogurtu, dolej jogurtu! No i dolałem, nie? Także będzie też więcej białka. Pozdro. No i przerwa, delikatna przerwa podczas tego całego rushu. Nagrałem dla was też odcinek, dosyć ciekawy. Kiedy będzie ten vlog, to ten odcinek już jest na kanale. Tu chodzi o odcinek, że opuszczam Hiszpanię, więc jak jeszcze nie widziałeś tego odcinka, no to tutaj podlinkuję w opisie. Może kogoś zainspiruje ten odcinek, mam nadzieję. Powiem wam tyle. Są zmiany, a ja tak naprawdę lubię zmiany. Lata! Lata! Cia. Pięknie! O kurwa, 12 będzie! 13, no! Przesada! Ja to nie wiem, ty, za 8 może będzie! Ciężkie chuj! Jeszcze jedna, nie? No. Dropset, kochani, dociągaj, dociągaj, Kamilek. Hop, tak, tak, dawaj, ściągamy. I ciśniemy. I do odciny, nie? Hop, 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 dawaj. Do końca, do końca. Zajebiście. Grubuś, dźwiga 90-teczkę na upadku. No ładnie, lężby już poszły 2 ostatnie, ale było warto. O, teraz dopiero odczuwam na końcu, jak mi bomba już przeszła, nie? Dobra, mistrzu, tutaj 2 serie główne. Jedna normalna, a druga dropset znowu, nie? O, dawaj. Dawaj, dawaj. 6 7. Nie dycha, hop. Łatwo. Hop, dawaj jeszcze raz. 11 było, zajebiście. Można, można. Skakuję. Wow.
O, jak ściągam, to jak tak złączę na dole, hop, blisko. Cóż. Zajebiście lasy. Przyjemnie jest, no. Dwa więcej, klocki. I do upadku dwa zejścia, wiesz o co chodzi, nie? Tylko nie takie po heroinie jakiejś albo po innych narkotykach chamskich, tylko wiesz. O. Dawaj. Jest. O trzy klocki. Hop, dawaj. Dawaj. Hop, zajebiście. Hop. I dociągę. Hop. Dociny już tutaj, dociny totalnie. Piękna izolacja, pięknie. Dawaj. Siedzi. Ostatnie, dawaj. Hop, dociskaj, hop. Ostatnie, dawaj. Jeszcze jedno. Hop, ostatnie, hop. Tak. To mi się podoba. Tak. Zajebiście. Jeszcze jedna? Od razu jest. Telefon tutaj, bo możesz wyjebać kolano. Lecisz. Dopinasz. Trzymaj. Dopnij to. Trzymaj. Dobra, raz jeszcze. Pięknie. Fajnie wchodzi ta metoda, wiesz, pierwsza wstępna, druga zwykła, trzecia dropset. Ja bo nie lubię zrobić sobie jedną wstępną, całą taką, nie wiem, 20 punktów jakim ciężarem, no. Dopierdalam na jakiś sub maksymalny 80%, tym napierdalam do upadku, na przykład już nie robię nic. No. Albo jakiś dropsecik po tym skakuje i koniec. No, zajebista metoda. Albo jedną taką do upadku po prostu. To jest to. Myślisz, że sobie dwa razy zrobisz w tygodniu ten sam trening, wolę częściej mniej, a częściej przyjść. Tak, ja ledwo trzymam kamery. O. O, dawaj, bo to ostatnie. Tak. Tu technikę, jak zachowasz tu technikę, ja mówię zawsze technika, ale to tak jest, bo lepiej czujesz mięśnie. No. Lepiej rosnę, jak tylko po hipertrofie ćwiczysz, tak jak my zarzucaliśmy, to wiesz, czasem jest to spoko, czasem nie możesz przełamać jakieś tam granicy, pomimo że dobrze jesz, pomimo że dobrze ćwiczysz. Czy biło granicę przy wciskaniu na płaskiej kiedyś za dzieciaka jeszcze? Zakładaliśmy 5 kilo więcej, żeby ściągnąć tylko z bałąków, no. Przytrzymać to, zdejmowałeś 5 kilo i wyciskałeś stówę pierwszy raz. No, dokładnie. Moja stówa pierwszy raz, ale zaraz się powiem. Czułem, że prawą stroną mocniej zaciągałem. Mam trochę prawą silniejszą, delikatną. A moja pierwsza stuwa to tutaj idę kiedyś na siłkę, nie? Wiesz, tam wyciskałem jakąś 80 na serię, nie? I już zapomniałem, że tam chciałem tą stówę wyjebać. Byłem z takim ziomkiem, a jak zawsze z kimś pogadam na siłce, jak teraz z tobą, to tak się wiesz. Endorfinki, lepiej się czuję, pewnie też tak masz, nie? Dużo osób tak ma. No i później tak o, tam zrobiłem dwie serie 80 chyba, założyłem stówkę i mówię, a weź tak wiesz, w czasie gadki, weź tak stań za mną, nie? On stanął, ja wyciągnąłem tą stówę, połów, tak o. Myślę, co jest kurwa, nie? Założyłem 110 chyba i coś się stało wtedy, że nie wycisnąłem. Nie pamiętam co. W sensie nie, że upadło to na mnie, tylko po prostu nie podszedłem do tego, nie? Chyba coś mnie zabolało, czy coś tam. Nie, coś siłownie zamknęli. Nie wiedziałem, że to są tylko 14. No, ale wiesz, jak już jest zmęczony plec, no. Czuję się tak, nie? Już jest zmęczony plec. Panie i panowie, czworoboczny pięknie, na biceps co? Ale łapsko jest. 45 na pewno, nie? 33 i klata, ogień. Dobrze, z tobą mogę robić, zajebiste są treningi. O, jeszcze dwie młotkowe. Ale widać, że oglądasz czasami vlogi jakieś fitness, jak ludzie ćwiczą, nie? Oglądasz, bo masz rękę do tego, nie do nagrywania. No, wiesz. Nie wiem, co cię mówiłem. No, fajnie. To zajebiste ujęcie. Trening po treningu. Yes. Ja nie mam co, możesz to wyciąć. O kurwa. Ty, goguś. Bo lusta jest na ci. Tu stary, jakbyś ty dociął. O ja pierdolę. O Jezu. A tu mam jeszcze lustro przecież. No bo jedno ci nie starcza, kurwa. A stary, jak ty dotkniesz, potęga. To do tego życia. Kiedy ostatnio byłeś docięty? 3 lata temu.
Dobrze jest, piąłem jeszcze raz za treningi. Dziękuję. No, dziękuję. Co po siłce, na pewno po takim cieście będziesz docięty. A ty to już w ogóle spadłeś. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że chciałbym powiedzieć, że jestem podekscytowany, że za rok, przez to, że Kuba jest konsekwentny i będzie konsekwentny w swoim działaniu, bardzo się cieszę, że się widzimy, ponieważ pewnie będą oglądać nas miliony osób. Pozdrawiam was w przyszłości. Enjoy, guys. Z wami próbuję, widzowie. W skali od 1 do 10. Oho, ty jakby leżały trochę, tak pierwsze wrażenie, nie? Nie ma co narzekać, białko jest, białko się zgadza. Zaraz pani chleb przyniesie, mam nadzieję, że jeszcze do krewetek zdąży, bo my już tacy głodni, że musimy jeść, nie? Młody, znaczy młody. Na zdrowie. A tam, oj, ile ludu. Tu to zawsze głośno. Urodzinki. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już w domu. Fajny trening, bardzo dobrze wszedł. Pomachaliśmy trochę z Kamilkiem, z Michałem. Krewetki, fajnie, świetnie, super. Ale to było za mało, moi drodzy. Więc zobaczcie tutaj, co Kubuś przyszykował. Moi drodzy, możecie powiedzieć, że jestem porąbany. No, taki różny dzionek, ale micha czysta, fajna, porządna. Nadrabiam, tak jak mówiłem w ostatnim czasie. Nadrabiam przez te ubytki kaloryczne z ostatnich dni, kiedy podróżowaliśmy po Andaluzji. No i co? Będę się żegnał, moi drodzy, z wami dzisiaj. Zasiadam do jedzenia, jest już bardzo późno, już jest prawie północ. Tak była taka piosenka chyba nawet, prawie północ, jakiegoś polskiego wykonawcy. Także, moi drodzy, dzięki wam bardzo, bardzo serdecznie za to, że oglądacie, że jesteście, że subskrybujecie, udostępniacie i wspieracie mnie i ten kanał, jego rozwój. Lecimy po milion subskrypcji. Jeszcze raz przypominam, że wyzwanie 365 dni codziennego nagrywania jest cały czas aktualne, tak? Cały czas codziennie nagrywamy, filmy pojawiają się o godzinie 18 na tym kanale. Ech, moi drodzy, z ładowarką dzisiaj był problem, mega zamieszanie, spakowany jestem już na szczęście prawie całościowo, czyli jeszcze jutro muszę tylko dokończyć małe formalności pakowania się. Udało mi się też pożyczyć ładowarkę do laptopa od współlokatora. Trochę się boję nie ładować, bo parametry nie do końca się zgadzają, ale pytałem takiego informatyka i niby mówi, że tymczasowo można. Oczywiście nie kiedy laptop jest włączony, ale kiedy laptop jest wyłączony, wtedy można ładować, więc tak to się przedstawia. Ja używam na razie jego, no ale jutro już muszę się stąd wyprowadzać, więc zmontuję jak najwięcej materiału po prostu tego czasu. No i na ładowarkę trzeba mega długo czekać, nie? Jeśli chodzi o wysyłkę, więc myślę, że po prostu skuję w jakiś inny sposób, ale ją skuję, bo wyzwanie musi być robione i content musi być tworzony. Moi drodzy, nie poddajemy się, pamiętajcie, zawsze to mówię. Nigdy, cokolwiek by się nie działo, nigdy się nie poddajemy. Moi drodzy, jeszcze raz dzięki serdecznie z całego serca i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć. We'll be right back.